pewno był to wyjątkowy rok, co było widać po scenie, która musiała przyjąć kilkadziesiąt nagrodzonych. Cieszy nas bardzo dobra frekwencja, cieszą nas te wyniki, bo to są wyniki w akademickich mistrzostwach Polski, gdzie zdobywamy mnóstwo medali zarówno w typie uczelni technicznej, jak i w klasyfikacji ogólnej. To są medale mistrzostw Polski seniorów w kategoriach młodzieżowych, ale także to są już występy na arenie międzynarodowej. To są medale mistrzostw Europy młodzieżowych, jak choćby Marek Mucha. To są występy w Puarach Świata. Mateusz Krzemiński ma 16 lat, startuje w Puarach Świata. Do tego trzeba dodać przede wszystkim występ Magdy Warakomskiej na Igrzyskach Olimpijskich, po raz pierwszy od 1952 roku olimpijczyk z Opolszczyzny. Mnóstwo sukcesów kajakowych. Się wyśmienicie, ponieważ to jest naprawdę duże wyróżnienie. Jako dla sportowca, zawodnika, zwłaszcza, że tutaj w Opolu mamy naprawdę fajnych, dobrych zawodników. Także to jest naprawdę fajne wyróżnienie w gronie tych sportowców i fajnie, że ktoś mnie jeszcze docenia. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze trwało. Na pewno jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i czuję się naprawdę zadowolona. To było dla mnie mega osiągnięcie, że mogę stanąć wśród naprawdę bardzo wybitnych sportowców, także ogromna radość. Wiem, że dużo ludzi mnie w tym wspierało, mam też fajne grono znajomych, którzy liczą na mnie, wiedzą jak bardzo się staram, wiedzą jak ważny jest dla mnie sport i myślę, że to dzięki nim tutaj tak naprawdę jestem, bo to oni sami na mnie głosowali. Jest dosyć ciężko niekiedy zarywa się nocki, żeby zrobić projekty, wyrobić się z terminami. No ale jeżeli się chce, no to faktycznie da się zorganizować czas i połączyć to wszystko, znaleźć czas na trening. Jeżeli się to kocha, to zawsze się znajdzie chwila. Dziękuję wszystkim, począwszy od Marka, skończywszy na, tak już powiedziałem, działaczach, samorządowcach, którzy są wyrozumiali dla władz uczelni, które umożliwiają pracę mi i innym zawodnikom. Dają szansę przede wszystkim zawodnikom. To jest fajne, to jest piękne. I chciałbym, żeby się tak dalej to wszystko toczyło.